Witam serdecznie w trzeciej części. W zeszłych odcinku montowaliśmy wyjście VGA, czyli wszystkie rezystorki podciągające nasze ADC. Czyli mamy RGB puszczone przez po 2 bity na każde wyjście 2 niezależne ADC. Czyli na red, czerwony, green, zielony i blue mamy puszczone niebieski. No, czyli tak jak ma być. Słuchajcie, to teraz tak, włączmy sobie lutowniczkę i dzisiaj czas nadszedł na nasz kontroler. 4 mikroswitche, góra, dół, lewo, prawo. 2 mikroswitche. Jeden to jest reset, drugi to jest button 1 i trzeci switch to jest fire. Czyli nie wiem do czego to jest tak na wymiar po prostu, żebyśmy potem mieli... Bo w Boulder Dashu też prawdopodobnie można postawić bombki, tylko w kolejnych tam trzech chyba planszach, trzeciej planszu. Coś ala, jakby to wam powiedzieć, no, jak ta gra się nazywała, słuchajcie, może ktoś z was pamięta, Bomberman może będzie w przyszłości. Na początek wielkie podziękowania dla, już moment, bo zauważyłem, że ktoś już się dołożył do Mikołaja. I zaraz wam powiem dokładnie, o ile znajdę, momencik, bo tutaj ciężko mi się teraz zalogować, tak powiem. A dokładnie doszło 50 zł, w tej chwili jest jako anonimowy, czyli nie mogę podać. Oczywiście na zdrowie i Mikołaja, pozdrawiam sukien. O, nick można podać. Także dzięki. Sukin. Jesteś na Zello chyba. A kurde, jesteś na Zello. Z tego co kojarzyłem, to chyba ty jesteś tutaj u nas na Zello. Zaraz zobaczymy. Szybki przegląd, momencik. No byłeś przynajmniej. Jesteś, nawet jesteś dostępny. Także od razu złożę ci podziękowania na Zello. O ile mi się połączy te Zello. Momencik. A co mu jest? Kręci, nie łączy. Może czas na Wi-Fi. Dzięki wielkie dla sukien. Jesteś tutaj na Zello. Właśnie zauważyłem, także dzięki za Mikołaja, pozdrawiam. O, właśnie, słuchajcie, się sprzęgło nawet. Czas na nasze switche. I teraz tak, kwestia jest. Lewo ręko fire, bo tutaj mamy fire i 2 butony. Fire. I tutaj mamy góra, tu mamy dół zamontować, tu lewo, tu prawo. I teraz tak, lewą ręką to tu sterowanie, to montujemy switche od strony drugą. A jeśli chcemy prawą ręką sterować, to tu, w tym miejscu, będzie nas joystick, 4 switche. Czyli tak, góra, dół, lewo, prawo. A tu będzie fire, o tu, w tym miejscu, o tu na dole. Wtedy trzeba robić jakieś przedłużki i ponad obudowę, bo do tego będziemy też robić obudowę, taką klasyczną arkadę. Ze wstawkami, powiem wam tylko z czego będą materiały. PLA, no bo na drukarce 3D też sinio będzie, żeby zrobić tego obudowę. Miedź, bo będą wstawki miedziane, tak jeszcze na razie jest taka propozycja.
i drzewo machoniowe. Też będą wstawki drewniane. Dobra. Czyli ja robię w ten sposób. Lewa ręka sterowanie, czyli joysticki idą tutaj. Wszystkie switche od strony druku montuję. Fire będzie biały. No to czas na montaż. Najważniejsze. Procesor przyjdzie dopiero w następnym odcinku. Sobie powstawiajmy to wszystko. O, słuchajcie. O, jak pięknie się siedzi switch. Pięknie. Biały Fire, czarny switch 1. I jeszcze jeden tutaj, drugi button. Ok. Mamy dwa. To ten jakiś taki pogięty chyba trochę. Podmienimy go sobie na takiego. Okej. Będziemy mieli sobie tutaj trzy fire i dwa butony. Reset button. To będzie do zmiany gry, czy tam do zmiany start, stop, nie? Select, start i select. Tu robimy sobie up, czyli do góry. Aha, o ile to wejdzie. Nie no, się zdaje, to było projektowane na takie switche. Up. Down. Do dołu. Dół. Jest. Lewy. Okej, jest. I prawy. Okej. To co? Lutujemy. Momencik. Telefon. Okej. To lutujemy, słuchajcie. Lutowniczka włączona. Okej. Flux jak flux, bo tutaj mamy fluxa, mamy kalafonię w cynie. Można byłoby dodać, widzicie, trzeba było posmarować to wszystko przed wstawieniem tych switchy. Ale... lutujemy. Jednak troszeczkę dodamy, bo tu mało jednak w tej cynie jest, że tak powiem. Troszeczkę fluxa nie na switcha, tylko na... O, tutaj to będzie zdrowo. Tylko na ścieżki, które musimy przylutować. O. Reszta się wyczyści. Będzie miodzio. Okej. Dobra. Wystarczy. Resztę umyjemy zmywaczem. No i dobra, to teraz tak. Tu przylutowane, lutujemy tutaj. Okej. I lutujemy masę. Okej. Ok, jeden switch wlotowany. Jedziemy dalej. No, tu jest. Teraz tu trzeba podejść. O. Momencik. To musi...
musimy podejść, tak, masę przylutować. Jest. Sterowanie jest. OK. Wszystko gra. Mamy do góry. Górny button. Lutujemy kolejny. W lewo. Masa. Się rozlało. I nic. Teraz w tą stronę. Masa. No. Dobra. No i sterowanie. Butonik jest. No i jeszcze tutaj dół. Jeszcze tutaj dół. Jeszcze momencik. O. Musimy troszkę grota oczyścić. Dobra. Masa. W sumie może być i z tej strony. Okej. I sterowanie. OK. Mamy to przylutowane. Słuchajcie, switche są przylutowane. Sterowania. To teraz robimy switche przycisku buttonu. Select start. Start. Najpierw jedzie start. OK. OK. Teraz masa startu. Jest. Teraz select. OK. Jest i masa selectu. OK, jest. To teraz jeszcze z drugiej strony. Tak samo, masa startu, sterowanie i select, masa. No takie to lutowanie od tej strony, ale taki miał być zamiar, żeby to było można z dwóch stron przylutować. No i teraz fire. Fire. I masa fire, żeby leworęczny i praworęczny w każdej chwili można wyciągnąć i wstawić drugie z drugiej strony, ewentualnie zdublować. Słuchajcie, przecież tu można zdublować teraz z drugiej strony tych switchy. Jak tutaj mamy switche i mamy, tu mamy do góry, tu mamy do dołu, no to w tej chwili odwracamy i do tych pinów dolutowujemy kolejne switche. I można zdublować. Albo tak włożymy, będzie z lewej na lewą rękę sterowanie. Albo tak włożymy i na prawą rękę będzie sterowanie. Czyli będzie git. Taki był zamysł i tak miało być. No dobra. Fire, fire, fire. Jeszcze masa fire. Pasuje. Co nam jeszcze zostało tutaj teraz wykonać? Wstawić gniazdko audio, bo tutaj będzie jeszcze gniazdko audio na małego jacka albo na cincha. Jeszcze sam nie wiem, co tu wstawimy. Pewnie na małego jacka. Raczej to było na cincha. No to RCA wstawimy gniazdko.
Zostało dorobić tutaj dwie zworki do pod zegarem, czyli zasilanie zegara. I tutaj druga do wyjścia na zegar. I wstawić AVR-a. Wstawić, oprogramować i wstawić AVR-a. Przede wszystkim zaraz to jeszcze wyczyścimy na koniec roboty. I to by było koniec części trzeciej. Tylko jeszcze troszeczkę to przeczyścimy. O. Z tego fluxa. Momencik, kawałek ręcznika i na sucho wyciągamy przez okej. No i dobra, to teraz tak, w ostatniej części ja sobie poza ekranem tutaj wlutuję te gniazdo i w ostatniej części bierzemy się za programowanie i za wstawienie AVR-a. No i potem podpalenie. O, ten fluxer tutaj wyciekł. I potem odpalimy, sprawdzimy. Cały jeden odcinek będziemy próbować, słuchajcie, przejść. Na to jakąś fajną nakładkę taką wydrukuję z 3D, żeby to był taki joy. Fire. I konsolka. Boulder Dash. Zapraszam do wspierania kanału. Na dole możecie wesprzyj, przycisnąć przycisk. Możecie... na Mikołaja się dorzucić. Link w opisie. Pozdrawiam. Koniec części trzeciej. Dopóki to nie zostanie złożone, dopóty trwa zbiórka. Także jeszcze 2-3 odcinki. Pozdrawiam.